do domu. Koleje Mazowieckie przywracają połączenie kolejowe Radom-Drzewica. To połączenie zlikwidowane zostało mniej więcej 3 lata temu, zatem teraz pytanie, czy po tak długiej nieobecności pociągi osobowe na tej trasie mają szansę same się utrzymywać. Stowarzyszenie Kocham Radom i Klub Miłośników Kolei chcą też, aby kolej usprawniła połączenie między Radomiem a Łodzią. Prawie 3 lata temu pasażerowie kolei zostali z dnia na dzień pozbawieni możliwości podróżowania na trasie z Radomia do Drzewicy. Byli zmuszeni przesiąść się na inne środki komunikacji. Mamy dla nich dobrą wiadomość. Od 1 września każdego dnia będzie kursowało w sumie 5 par pociągów kolei mazowieckich w relacji Radom-Przysucha, a z tego 3 trasą wydłużoną do Drzewicy. Pierwszy przejazd promocyjny jest o 10:51 z dworca w Radomiu. Przywrócenie połączeń Radom-Drzewica to dopiero połowa sukcesu. Zasadniczym celem Stowarzyszenia Kocham Radom i Klubu Miłośników Kolei było, aby... Linia kolejowa Radom-Tomaszów, która jest częścią bardzo ważnego szlaku Lublin-Radom-Łódź, była obsługiwana na poziomie europejskim. Chodzi o swobodny dojazd z Radomia do Tomaszowa i Łodzi. W tej chwili połączenia na tych trasach pozostawiają wiele do życzenia. Zdaniem Łukasza Zaborowskiego wynika to w dużej mierze z polityki spółki PKP, która skupia się na połączeniach z Warszawy do kilku największych miast, natomiast wszystkie połączenia prowadzące do innych ośrodków konsekwentnie zawiesza. Klub Miłośników Kolei wraz ze Stowarzyszeniem Kocham Radom podjął działania, aby pociąg pospieszny wieniawski relacji Lublin-Poznań miał wydłużoną trasę aż do Szczecina. Żeby jechał on po prostu przez ziemię radomską, nie omijał on dwóch dużych miast, takich jak Radom oraz Łódź. Jeśli działania nie przyniosą efektów, członkowie Klubu Miłośników Kolei i Stowarzyszenia Kocham Radom złożą skargę w sprawie pociągu wieniawskim do Rzecznika Spraw Obywatelskich.